Hej, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj w nocy wprowadzono wielki patch na serwery PTR. Nowa wenecka mapa już gotowa do testowania. I już wam mówię, że bardzo się różni od tej, którą zdążyliśmy poznać w trakcie odwetu. Dlatego dzisiaj zapraszam na wycieczkę po tej włoskiej lokacji. To co? Zaczynamy. Przyjacielem kanału jest marka gamingowa Oris. Polecam odwiedzić ich fanpage na Facebooku. Zawsze robiłem tak, że to co wam pokazuję jest też dla mnie pierwszą wycieczką po mapie. Jednak taki filmik był zazwyczaj chaotyczny. Tym razem odpowiednio się przygotowałem i pójdzie raczej gładko. Zaczniemy oczywiście od bazy atakujących, czyli tych prowadzących ładunek. Tak jest, Rialto jest mapą, która polega na eskorcie, tak jak Dorado czy Junkertown. Jesteśmy w galerii sztuki i pierwsze co zauważyłem, to atakuje się odwrotnie niż w odwecie. Tutaj zaczynamy od galerii sztuki, natomiast w Retribution kończyliśmy. Z tą różnicą, że sekcja z restauracją jest niedostępna. Wychodzimy z galerii, no i jak sami widzicie, przyjdzie nam walczyć w dzień. Spójrzmy na ładunek. Sam dokładnie nie wiem czym on jest, ale podejrzewam, że to coś związanego ze szponem, co wam później pokażę. Wyraźnie widać, jaką drogą podąża ładunek, ale tak jak na wszystkich mapach jest cała masa bocznych dróg i już widzę, że koniecznie trzeba będzie wysłać jakiegoś flankera. Na przykład Fara w ciekawy sposób może przelecieć tutaj lewą stroną. Dlaczego flankowanie będzie konieczne? Bowiem już przeczuwam, że obrona zawsze będzie się rozstawiać tutaj. Jest to świetne miejsce, gdyż zapewnia high ground, masę ochrony w postaci tych filarów, a healerzy będą mogli wykonywać swoją robotę będąc w ukryciu. Dlatego dobrym pomysłem będzie, by smugą pójść tymi schodami lub złomiarz stąd będzie wrzucać granaty do środka. Gdy payload zostanie popchnięty dalej, docieramy do ładnego placu. Po lewej stronie znajduje się chyba wytwórnia biżuterii ze szkła dichroicznego, a po prawej lodziarnia. Służy też ona za drugą bazę atakujących. No i mamy pierwszy checkpoint dla ładunku. Tuż obok sklep z rybami. Przed nami most, a za nim wejście do opery. Po lewej i po prawej mamy gondole sterowane przez omniki. Jestem ciekaw, czy na nich będzie można stanąć i powiedzmy rozstawić wieżyczkę Torbjorna. A na końcu latające roboty czyszczące. Na prawo od opery znajduje się modny sklep, a schodząc do piwnicy wejdziemy do pierwszego spawn roomu broniących. Za operą jest część mapy z przystanią. Bardzo ładne widoczki i wielkie niebezpieczeństwo w postaci bupowania do wody. Ta mapa to jest raj dla Lucja czy dla Fary. Jest cała masa miejsc, gdzie można być wypchniętym poza mapę. Po lewej stronie trzeci i ostateczny spawn room atakujących. A tutaj drugi checkpoint i rozpoczynamy eskortę w posiadłości, która jest tajną kwaterą szponu. Wzdłuż drogi, którą podąża payload, znajdują się boczne korytarze, z których na pewno warto będzie korzystać. I teraz w odróżnieniu od odwetu, pomieszczenie, gdzie został zabity Antonio, jest zamknięte. Natomiast po prawej stronie jest przejście, którego wcześniej nie było. Zanim wejdziemy, zajrzyjmy do przedostatniej bazy broniących. Jest ona cholernie ciekawa. Skręcamy w prawo i... zbrojownia szponu. Ua! Widzimy broń, którą się posługiwali przeciwnicy w odwecie, ale to, co znajduje się dalej, jest jeszcze ciekawsze. Wchodząc do środka, widzimy cel ładunku. Jego droga kończy się pod posągiem Hery, greckiej bogini płodności. Zastanawia mnie, co ona tutaj robi, gdyż identyczny posąg znajduje się na Ilios. A może to jest ten sam? Gdy zaczynamy grę na Ilios, słyszymy jak Athena mówi, że szpon chce wykraść artefakty ukryte w ruinach tej mapy. Może już to zrobili? Ciekawe. Ale teraz wejdźmy do ostatniego pomieszczenia broniących. A tam tajny pokój narad Talonu. Co tu się musi dziać? Pierwsze co zauważyłem, to jeden fotel wyraźnie się różni od pozostałych.
Kiedyś dowiedzieliśmy się, że w Szponie nie ma jednego głównego przywódcy, tylko istnieje Rada Przywódców. Należą do nich m.in. Pięć Zagłady, Maksymilien, Moira i Żniwiarz. Żaden z nich nie stoi wyżej, jednak przywódcy Szponu konkurują ze sobą o wpływy. Ale jak sami widzicie, ten wyróżniający się fotel wskazuje na to, że jest jakiś główny lider Talonu. No i też zastanawia mnie, co się znajduje w tych sarkofagach. Tak się prezentuje mapa. Przede wszystkim jest piękna, niespotykana w Overwatch jak dotąd architektura, połączenie przeszłości z futurystycznymi elementami. Podoba mi się też wszechobecna woda, ale co również jest istotne, sądzę, że Rialto to jedna z najważniejszych map w tym świecie. W końcu to siedziba Szponu. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobała wam się wycieczka. Na pewno jesteście ciekawi, jak wygląda gameplay. Przedstawię go wam, ale jeszcze nie dzisiaj. Tak jak na początku mówiłem, w nocy wprowadzono wielki patch. I to nie jest tylko Rialto, ale też kilka bardzo ciekawych zmian, na którymi już zacząłem pracować. Na razie to by było na tyle. Jeśli film był spoko, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć! Jeśli chcesz więcej, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka. Dzięki temu natychmiastowo będziesz informowany o najnowszych filmach. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów, możesz też mnie obserwować na Instagramie. A jeśli tak bardzo ci się spodoba moja działalność, wspieraj mnie na Patronite. W opisie znajdziesz najważniejsze linki.